drodzy, jak zwykle, z wielką pompą i orkiestra, a zajmują już nasi poprzeczni, mam nadzieję, widzicie, popatrzmy na to, zacznijmy, rozpoczynamy. Także dojanowo. Tak jest, pozdrawiamy, machamy. Rozpocznijmy dzisiaj ten dzień z wysokiego na Bojanowem brzeg. A za brzegiem lekkoatletyczna Bydgoszcz. A potem już zaraz pozdrawia nas Chełm. I Chodzież pozdrawia nas. A chojnicy pomachają do... Z tym krokiem maszerują. Dzień dobry, witam was w gorącej Łodzi. Serdecznie, ale że pogoda nie przeszkodzi wam w zdrowej rywalizacji. Jesteśmy na 25. ogólnopolskich finałach czwartków lekkoatletycznych. Przyjechało 85 reprezentacji miast i Polski. Startowaliście od jesieni do wiosny, biegacząc i rzucając. Serdecznie witam w Łodzi. Są z nami gospodarze miasta. Wiceprezydent, pan Tomasz Trela, serdecznie witam i dziękujemy za gościnność, panie prezydencie. Są wspaniali medaliści olimpijscy. Dzisiaj obrodziło z Wyż. Jacek Wszoła i Artur Partyka. Witam was bardzo serdecznie, tak jak już zostało to powiedziane, w gorącej Łodzi. My zamawialiśmy pogodę, chcieliśmy, żeby nie padał deszcz, ale nie zamawialiśmy ponad 30 stopni, więc za to przepraszam w imieniu pani prezydent i w imieniu własnym, ale nie zmienia to faktu, że życzę wam samych super wyników sportowych, pobicia własnych rekordów. Życzę wam dobrej zabawy w naszym pięknym mieście i mam nadzieję do zobaczenia za rok. Wszystkiego dobrego, udanej imprezy, udanego pobytu w Łodzi. I uwaga, przygotujcie się! Hip hip! Pierwsza rzecz, jaką powinniście zrobić, wy nauczyciele, to postarać się o zapas wody dla swoich podopiecznych. Druga rzecz, jaką powinniście zrobić, poradzić im, żeby jak najwięcej się składali, szukali cienia. Zawody są długie, zwłaszcza w konkurencjach technicznych. Artur, jakie są twoje spostrzeżenia na temat warunków, jakich przychodzi na przykład skakać z Wyż, bo jesteśmy na skoczni z Wyż?
Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak powiedział Jacek, jak najwięcej pijemy, uciekamy, jeżeli jest tylko taka możliwość gdzieś, gdzie jest cień. Moi drodzy, polewamy się wodą, chłodzimy się, czapeczki. To jest bardzo ważne, tak jak wspomniał Jacek, przebywacie na stadionie ponad godzinę. Mokry ręcznik i uczulamy, jeszcze raz bardzo uczulamy opiekunów, rodziców. Mówimy o tym, żeby dostarczali jak największą ilość płynów. To pozwoli zachować oczywiście zdrowie, oczywiście dobrą kondycję, ale też poprawi wyniki. Zdecydowanie może poprawić wyniki, bo jakie mamy samopoczucie, takie później możemy osiągać wyniki. Także moi drodzy, pamiętajmy o tym, życzymy Wam powodzenia, wszystkiego dobrego.
to jest tylko mój wzrok, który... Super.